moim studiu dzisiaj Klaudia Mękarska. Dzień dobry. I Edyta Harzyńska. Dzień dobry. Zawodniczki klubu Jutrzenka Płock. Powiedzcie, dziewczęta, jak zaczęła się wasza przygoda z Jutrzenką? No to może ja zacznę. Ja ogółem sport jako piłkaryczna zaczęłam w gimnazjum. Poszłam do klasy sportowej w Radzenowie i tam poznałam te tajniki jakby piłki ręcznej, ale z Jutrzenką tak naprawdę zaczęłam poprzez sparing właśnie z młodziczkami wtedy, z ówczesnym trenerem Łukaszem Majszewskim. No i on mnie zaprosił i parę dziewczyn na treningi. W ten sposób właśnie trafiłam do Jutrzenki, do klubu. Czyli nie jesteś z Płocka? Nie, jestem z okolicy. Musisz tutaj dojeżdżać tak. Na treningi. O jajku, no to podziwiam. A Edyta, jak z tobą było? Bo to trochę chyba bardziej zawiła historia. Tak, u mnie ogólnie, no ja w piłkę ręczną zaczęłam grać w wieku 10 lat, z tego co mi się kojarzy, bo w czwartej klasie podstawówki to chyba 70 lat ma. Z tego co pamiętam, pod, że tak powiem, skrzydłami Krzysztofa Iwińskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Ogólnie, no i on tak nas, że tak powiem, wprowadził gdzieś tam z klasy do klasy, przychodziłyśmy i skoczyłyśmy po prostu do Jutrzenki, do juniorek i tak każdym etapem coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I tak jestem dzisiaj również. Ale teraz niedawno wróciłaś do Jutrzenki, bo na jakiś czas... odeszłaś. Tak, znaczy no ja ogólnie w wieku 20 lat wyjechałam do Lublina. Grałam w Lublinie w Ekstraklasie i tak później moja przygoda z piłką ręczną, wiadomo, grałam w ekstraklasowych drużynach, więc gdzieś tam z Jutrzenką się rozstałam na 8 lat. I teraz wróciłam do Płocka, no i dostałam po prostu, Marek do mnie zadzwonił, zarząd klubu, z, że tak powiem, z prośbą, czy bym mogła po prostu pomóc wrócić. A że miałam troszeczkę wolniejszego czasu, nie było, że tak powiem, problemu z tym i gdzieś tam sport zawsze w moim życiu towarzyszył mi. Dlatego ogólnie się zgodziłam i miałam większą, że tak powiem, jakby to powiedzieć, chęć, bo wiadomo, na siłownię nieraz mi się nie chce iść, a tutaj ogólnie wiadomo, na boisko porzucać piłką nie było problemu. Mhm. Co daje wam gra w piłkę ręczną? Myślę, że dyscyplinę na pewno, bo jednak musimy sobie jakby ustalić harmonogram swojego dnia, czy to praca, czy studia, czy szkoła, bo jeszcze mamy też dziewczyny, które chodzą do liceum. Potem musimy iść na trening, po tym treningu jednak też musimy swoje domowe obowiązki wykonać, więc dyscyplina to na pewno. Pewności siebie, bo na treningach czy na meczach te mecze jednak dodają pewności siebie też. No, myślę, że prawie dużo powiedziała. Dla mnie ogólnie, jeżeli chodzi o mnie, dla mnie gra w piłkę ręczną, treningi jest to takie odcięcie od rzeczywistości. Ja po prostu wchodzę na halę i po prostu się odcinam. Nie ma mnie, jestem dla nikogo, po prostu skupiam się na treningu i po prostu takie wszystkie problemy czy coś zostawiam po prostu przed halą i to jest dla mnie bardzo super, bo 2 godziny pobiegania na boisku robi mi dużą robotę, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Mm-hmm. No ale nie da się ukryć, że dotarły do nas takie dosyć niepokojące informacje, jeżeli chodzi o klub Jutrzenkę we wrześniu już, ile dobrze pamiętam, ubiegłego roku. No najpierw pojawiło się oświadczenie, w którym zespół tak oświadczył, że no, troszeczkę uderzał, powiedzmy, tak, w poprzedni zarząd, który już jest zmieniony. Potem to oświadczenie było wycofane, potem znowu okazało się, że jednak w klubie coś złego się dzieje i tak naprawdę zawodniczki nie wychodziły na treningi, a później okazało się, że klub jest bliski upadłości nawet. Tutaj sprawy finansowe jakieś się zadziały. Klaudia, powiedz, jak ty postrzegasz tę sytuację, bo byłaś wtedy w klubie. To prawda. My na początku, my ogółem zaczynałyśmy swój okres przygotowawczy, powinniśmy zacząć w połowie sierpnia. My żadnej informacji nie dostałyśmy, nic, żadnego kontaktu nie było z prezesem, nie odzywał się. My próbowałyśmy, czy to zawodniczki, czy trener, czy kierownik, czy wiceprezes, próbowałyśmy się dzwonić do niego, nie odbierał. We wrześniu napisaliśmy oświadczenie. Niby coś tam się pojawiło, coś jakiś, pokazałyśmy się, że jesteśmy.
bo dużo, bardzo dużo osób, bo wtedy akurat ja prowadziłam social media Jutrzenki, bardzo dużo wiadomości prywatnych czy komentarzy widzieliśmy, kiedy zaczynamy treningi, czemu nie zaczynamy, czemu młodzież nie zaczyna. Ja nawet nie wiedziałam, co odpowiadać, bo sama tak naprawdę nie wiedziałam. Po oświadczeniu, po paru godzinach tak naprawdę od wstawienia tego posta, nagle prezes nas zauważył, nagle do nas zadzwonił, nagle porozmawiał. Potem się spotkaliśmy z nim. Tam no, powiedział, że no, jeżeli się nie poprawi do grudnia, no to sam odejdę. Grudzień minął. Nawet się nie poprawiło, było jeszcze gorzej, więc grudzień tak naprawdę minął. My rozmawialiśmy z nim, że no nie poprawiło się, no to miałeś odejść, no to gdzie, no to odejdź, no daj, daj nam to zrobić. No to powiedział, że no ciekawy, kogo znajdziecie za mnie. A ja tak, no my się wszystko zaśmiałyśmy, ale też bardzo, bardzo zaniepokoiłyśmy, no bo tak naprawdę kto weźmie na barki klub, który ma długi, no bo to trzeba powiedzieć, że w tamtym momencie, z tego, co mi było wiadomo, z tego, co się dowiedziałyśmy, to nie były małe pieniądze, mały dług, bo w pograniczu 100 tysięcy, więc to naprawdę trzeba było znaleźć osobę, która weźmie to na barki. Było też parę sytuacji, gdzie my prosiliśmy go o jakieś dokumenty, jakieś sprawozdania finansowe, żeby się jakby dowiedzieć, na czym stoimy finansowo. Powiedział, no dajcie mi 2 tygodnie, my wam przywieziemy, znaczy ja wam przywiozę i będzie po sprawie i wtedy możemy się rozstać. Minęły 2 tygodnie, miesiąc, półtora, no nic nie dam, nie dał. No tak, mówimy, no coś jest nie tak. Coś albo jest tak duże zadłużenie, że po prostu nie chce nam tego pokazać, albo no nie wiemy, jaki to był powód. I myślę, że bardzo często byłyśmy po prostu oszukiwane, że na przykład właśnie z tym, że dam za 2 tygodnie, możemy się rozstać, albo że w grudniu się rozstaniemy, a cały czas było pogłębiane, że nie. Więc, ale dobrze, że teraz mamy nowy zarząd, nowych ludzi, którzy z nami bardzo dużo rozmawiają, bo szczerze mówiąc, to, co było od kiedy jestem w seniorkach, rozmów z zarządem, a to, co teraz jest, to jest kompletnie 2 różne światy. No właśnie, jest nowy zarząd, który zajął się likwidowaniem tych problemów, które w Jutrzence zaistniały, ale te problemy są nadal. A mimo tego, Edyta, wróciłaś do zespołu. Dlaczego taka decyzja? No, Jutrzenka zawsze gdzieś tam w moim życiu brała udział, tak? Nie oszukujmy się, wcześniej jak grałam w seniorskiej drużynie, jak miałam jeszcze 18 lat, to było bardzo dawno temu. Ogólnie jeszcze też pod skrzydłami trenera Jarosława Stawickiego. No to dzięki właśnie Jutrzence gdzieś tam zaistniałam, można tak powiedzieć, bo wyjechałam do Lublina w Ekstraklasie, no jak to mówię przysłowiowo, w nawiasie liznęłam piłki ręcznej trochę na najwyższym poziomie. I jak zadzwoniono do mnie z prośbą, no to stwierdziłam, no nie może tak być, że dziewczyny gdzieś tam spadną, coś będzie nie tak. Mówię, że dobra, no to nie ma problemu. Do końca sezonu okej. Okay. W przyszłym sezonie, jeżeli by coś było, to będziemy rozmawiać. Od razu już mówiłam konkretnie, że no na pewno nie wiem, co będzie w przyszłym sezonie. Do końca sezonu nie było problemu. Tak jak zarząd teraz nowy, bo z wcześniejszym nie miałam w ogóle do czynienia, więc się nie wypowiem. Nowy zarząd powiedział, no dobra, no to nie ma problemu, to do końca sezonu, czy damy radę? Mówię, na tyle, ile będę w stanie, okej. Okay. I tak było, no to była szybka decyzja. W sumie Marek do mnie zadzwonił, załóżmy, no nie wiem, już nie pamiętam kiedy, ale no nie będzie, że zadzwonił do mnie w czwartek, a w piątek już była decyzja podjęta. I w piątek byłam na treningu, a w sobotę już mecz grałam, więc to było w ogóle... Szybkie tempo. Tak naprawdę wpadłam, gdzie rok czasu nie trenowałam już, więc tak naprawdę wyszłam tak z poślizgu, jak to mówię. Fajnie ogólnie się gada z chłopakami, nie można powiedzieć, jeżeli chodzi o zarząd, ze względu na to, że ja bardzo lubię konkretnych ludzi. A tu widać konkrety. Tu jest po prostu mówione od A do Z, jest tak i tak i
no tu trzeba szanować, tak? Ale tak jak wspomniałam wcześniej, z wcześniejszym zarządem nie miałam nic, że tak powiem, przyjemności, więc nie wypowiem się na ten temat, ale jeżeli chodzi o ten zarząd, to myślę, że jeżeli naprawdę będą fajnie funkcjonować i rozwijać ten klub, to myślę, że Jutrzenka naprawdę może grać na bardzo wysokim poziomie. Mhm. Tutaj jak widać w klubach sportowych nie zawsze przyjemności, zdarzają się też i te mniej miłe chwile. Mimo tego, jak zachęciłybyście młode dziewczęta, żeby zechciały grać w piłkę ręczną? Dobra, to ja zacznę. Myślę, że ogólnie fajnie jest, jakby to powiedzieć, dyscyplina. Ja zauważyłam, że lubię mieć wszystko poukładane tak szufladkowo, czyli po prostu nie jest, że tak powiem, bajzel w tym wszystkim. I to uważam, że nauczyło mnie piłka ręczna, tak? Całe życie byłam w sumie podporządkowana delikatnie piłce ręcznej, no bo to był mój, jakby nie było, to była moja praca, więc jeżeli chodzi, jak mam zmotywować dzieci, to na pewno, że fajnie ogólnie się trzyma figurę dla dziewczyn, dla dziewczynek. Dla dziewczyn jest to ważne. Tak. Dla chłopców również, no bo wiadomo, mężczyźni, którzy grają w piłkę ręczną, też są dobrze zbudowani, więc nie można im nic zarzucić. Czyli zachęcamy, możecie jeść wtedy lody. Tak, tak, dokładnie. Trochę słodkiego, nigdy nikomu tak, nie zaszkodziło. No już tutaj na już tym. Mniej, nie, bo macie jakąś dietę sportową? Tak. Tak, musicie tak. Trzymać coś. No oczywiście, no wiadomo, no, całe życie, jak to mówię, nie jest się na diecie. Mhm. Trzeba też spróbować czegoś innego, zjeść coś innego, bo no po coś ktoś to też stworzył, żebyśmy też mogli to spróbować. Ale nie zmienia to faktu, że u mnie sportowcy zazwyczaj trzymają, że tak powiem, tą dietę. I naprawdę to widać, tak? Jeżeli jest ładnie wyrzeźbione ciało, ładnie, że tak powiem, zbudowane, to no, wydaje mi się, że to są plusy. No ale jeżeli chodźmy, idźmy do brzegu. Jeżeli miałabym zachęcić, to przede wszystkim też, że jest super ogólnie, jeżeli się dostaniecie, tak? No bo wiadomo, trzeba przejść przez kilka, że tak powiem, etapów. I jest granie na najwyższym poziomie, jest to praca, która jest pasją przede wszystkim. No dla mnie było świetnie wstać rano, iść na siłownię, za którą mi też płacono, tak? Więc czy iść na mecz, zagrać mecz, za to dostawałam wynagrodzenie. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o zachęcić dzieci, no to jest fajna zabawa, fajna przygoda życia, przede wszystkim mnóstwo znajomości. No i jeżeli jesteśmy na tym najwyższym szczeblu, to do tego dochodzą zarobki. Mhm. Szczerze mówiąc, tak już też dla młodszych osób, no to można poznać naprawdę dużo fajnych ludzi, bo to też, szczerze mówiąc, jak ja przyszłam do Jutrzenki, to nikogo nie znałam. Każdy ktoś był, kimś był nowym dla mnie, a teraz tak naprawdę z niektórymi dalej mam kontakt, mimo tego, że na przykład nie grają albo dopiero wróciły, tak jak jedna dziewczyna u nas. Co jeszcze? Myślę, że pewność siebie też bardzo poprawiła. Mogę to nawet dać na swoim przykładzie. Gdy byłam młodsza, no nie miałam tej pewności siebie. Jakoś zawsze przeżywałam wszystko. A teraz myślę, że to ten sport, te właśnie mecze pokazały, że jednak to zdrowie psychiczne pomaga sportowi. No występujecie u mnie w studiu, to już jest dowód najlepszy, tak? Że ta odwaga, pewność siebie u was jest. Jutrzenka zakończyła ten sezon na 6. miejscu w pierwszej lidze. Jakie macie dalsze plany? Liga Centralna, tak myślę. Taki jest nasz cel. Może nie na następnym sezonie, może nie za 2 sezony, ale może za 3. Na pewno to jest jakiś nasz cel. Dużo teraz zarząd planuje, dużo myśli nad nowymi zawodniczkami, więc zarząd na pewno myśli o tym, żeby pójść wyżej, w wyższym szczeblu na Ligę Centralną. I myślę, że to jest jak na razie jedyny cel. No to tego właśnie wam życzymy. Dziękuję. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. W moim studiu gościły Klaudia Mękarska dziękuję. I Edyta Harzyńska. Dziękuję bardzo.